Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka, który dokładnie w tym miejscu się zaczyna przy przystanku tramwajowym Karolkowa. I dokładnie tutaj też tramwaj na Kasprzaka był budowany już 3 razy. Najpierw podczas budowy centralnego odcinka drugiej linii metra, następnie podczas budowy metra bezpośrednio do Księcia Janusza i teraz po raz trzeci, gdzie zostało tutaj faktycznie wybudowane zielone torowisko. Budowa metra, tramwaje musiały samemu to przebudować po swojemu i tak faktycznie się to stało. Niestety w tym czasie trochę czasu minęło. A tramwaj na Kasprzaka zmieniał swoją trasę i tutaj były pierwotnie usunięte rozjazdy, a teraz pojawiły się ponownie przy przystanku Szpital Wolski, gdzie aktualnie tramwaje zatrzymują się na razie na jezdni, natomiast w przyszłości będzie nowy, zupełnie odjechany przystanek tramwajowy z dwoma wetami w każdym kierunku, tak aby tramwaje na spokojnie mogły się zmieścić z wejściami z jednej i z drugiej strony na przystanek, czyli z jednego i drugiego krańca, i to właśnie widzimy po prawej stronie. Taki nowy, pełny przystanek tramwajowy na spokojnie dla dwóch tramwajów, aby nas mogło się tutaj zatrzymać. Tak to wygląda. Sieć atrakcyjna jest tutaj rozwieszona tam, gdzie tramwaje oczywiście już jeżdżą, a tramwaje jadą i skręcają właśnie tutaj w Skierniewicką, no i dalej jadą bezpośrednio dalszą trasą wolską w kierunku metra Bemowo. Natomiast niedługo to się zmieni, bo tramwaj będzie mógł pojechać prosto. Niedługo, bo cała inwestycja ma być zakończona na koniec tego roku, czyli na koniec 2023 roku. Tutaj widzimy na wprost te nowe przystanki, o których właśnie powiedziałem. Chodniki i ogólnie cały tutaj system i cała infrastruktura jest mniej więcej gotowa, jeżeli chodzi o tą część tramwajową. Poza siecią trakcyjną, przez którą gdyby była, teraz bym po prostu przeleciał. Jak widzicie, szyny są, choć nie są jeszcze całkowicie otoczone i wykończone w tym miejscu, co możemy zobaczyć. O tyle same perony są gotowe mniej więcej. Wiaty przystankowe są schowane za płotem, aby się nic im teraz jeszcze nie stało, podczas budowy oczywiście. No i po drugiej stronie i na samym skrzyżowaniu jest nowy już przejazd dla tramwajów i przejście dla pieszych przez infrastrukturę tramwajową. Słupy sieci trakcyjnej są wszędzie mniej więcej już porozstawione, gdzie potrzebne są na odcinku bezpośrednio do linii kolejowej. Tak samo jak i również całe torowisko. Co do dróg rowerowych, możecie zwrócić uwagę na to, że one tutaj są na całym skrzyżowaniu, nowe, asfaltowe, ale nie wszędzie faktycznie są budowane i nie wszędzie są modernizowane na asfalt. Co mam na myśli? A na przykład odcinek tramwajowy bezpośrednio wzdłuż ulicy Płockiej, który teraz nie powstaje, choć na ulicy Płockiej przy stacji metra jest. Zwróćcie uwagę, że ta po prawej stronie nie jest budowana infrastruktura tramwajowa. Infrastruktura tramwajowa na pewno też nie, natomiast nie jest budowana infrastruktura rowerowa. W przyszłości też tutaj tramwaj ma jechać na Płockiej, nie wiem, gdzie oni tutaj wsadzą, no ale jest taki plan. Natomiast tu zwróć uwagę, że teraz po prawej stronie jest już nagle ścieżka rowerowa, przynajmniej ta część asfaltowa. Dalej przez sam środek Płockiej był przejazd dla rowerzystów, tak aby rowerzyści mogli spokojnie wjechać na Płocką i jechać w kierunku dalej bezpośrednio koła. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę raz jeszcze. Teraz mniej więcej na środku ekranu się zaczyna przejazd rowerowy i po lewej stronie jest infrastruktura rowerowa, to znaczy jest droga dla rowerów, ale nie jest całkowicie oznakowana. Nie ma tutaj ani oznakowania poziomego, ani pionowego, a w tym miejscu kończy się przy przejściu dla pieszych, gdzie kończyła się budowa drugiej linii metra. Dalej odcinek do tramwaju na Kasprzaka jest niewybudowany i będzie realizowany dopiero przez Zarząd Dróg Miejskich, kiedy się zakończą inwestycje tramwajowe. Takie dostałem informacje od prezesa, od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, z którym ostatnio rozmawiałem i też się dowiedziałem, czemu ten odcinek rowerowy, który tutaj widzieliśmy wzdłuż ulicy Płockiej, nie jest oznakowany. Dlatego, żeby nie utrudniać życia po prostu rowerzystom. Bo co z tego, że odcinek rowerowy jest na takim krótkim odcinku, jak oni musieliby po prostu, rowerzyści, wjechać na ten odcinek i zjechać na krótkim odcinku ponownie na jezdnię. Bo tak tutaj jest zgodnie aktualnie z przepisami, gdyby to wyglądało. A teraz na spokojnie mogą jechać cały czas jezdnią, nie musząc wjeżdżać co chwilę na drogę rowerową i z niej zjeżdżać. Przy przystanku autobusowym, wracając do budowy tramwaju, możemy zobaczyć, że jest już mniej więcej gotowe, chociaż nie wszystkie chodniki są połączone. A patrząc raz jeszcze na całą tą część tramwajową z przystankami tutaj i pronami, możemy zobaczyć, że nawet słupy od sieci trakcyjnej są jeszcze zafoliowane, więc znówka sztuka nieśmigana, można się do nich przytulić, jakby jeszcze nikt do nich się nie przytulał. Jeżeli oczywiście ktoś ma taką potrzebę.
Ale tutaj zwróćmy też uwagę, że prawie wszędzie są zamontowane wszelkiego rodzaju barierki, szklane, ładne właśnie, nie takie metalowe, które będą chronić pieszych przed próbą pomysłu, że a może pójdę sobie na skróty. Na szczęście tramwaj zadbał o to, żeby nikt sobie nie myślał, że pójdzie na skróty, więc wszędzie są barierki i teraz zobaczyłem, że no nie wszędzie są szklane. Przy tramwajach są już te metalowe pręty, a przy tych odcinkach ze samochodami jest faktycznie całkiem ładnie obszklone, a tak jak powiedziałem wcześniej, wiaty są chronione aktualnie przez płot, aby nikt przypadkiem ich nie dotknął. No i tak wygląda mniej więcej cała budowa przystanku tramwajowego. Szpital Wolski. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? No mniej więcej chyba wszystko już powiedziałem i dosyć długo już mówiłem, więc przejdźmy sobie do tego, co się buduje dalej. A mianowicie dalej w przyszłości niestety planowane jest pozostawienie buspasa tutaj, chociaż nie do końca wiem dla jakich linii. Skoro tutaj tramwaj już będzie jeździć, to chyba buspas nie powinien być potrzebny. Na razie na wizualizacjach i mapkach jest pokazane, że buspas pozostaje. No cóż, niech im będzie, chociaż byłoby o wiele lepiej, gdyby go tutaj nie było, bo tramwaj ma zająć faktycznie ruch pasażerów komunikacji miejskiej, a też trzeba pamiętać, że dosyć duży tutaj ruch został wygenerowany przez wprowadzenie buspasa przed budową metra tutaj, bo buspas był wprowadzony podczas budowy metra do drugiej linii i przed wprowadzeniem buspasa były zdecydowanie mniejsze korki dla samochodów niż jest to aktualnie. A tutaj już dotarliśmy do kolejnego przystanku tramwajowego, który się tutaj znajduje, a mianowicie przystanek PKP Wola Kasprzaka. Tak, to jest ciekawe, Kasprzaka, dlatego że faktycznie się znajduje przy ulicy Kasprzaka, taki sama stacja, znaczy taki sam peron i przystanek kolejowy znajduje się też przy ulicy Wolskiej, więc przystanki tramwajowe i autobusowe muszą być obeznane, który z której strony się znajduje. A sam przystanek wygląda następująco. O ile nie mamy jakkolwiek płyty przystankowej, o tyle torowisko się pojawia i jest już, jak widzicie, nawet betonowane. Byłem podczas dnia roboczego w środę na samej budowie, więc możecie zobaczyć, że faktycznie ktoś na tej budowie pracuje. Zazwyczaj latam, kiedy jest święto, dzień wolny i tak dalej, nikogo nie ma na placu budowy, mogę spokojnie latać w różne dziwne miejsca wlatywać. No tutaj niestety nie miałem takiej możliwości, więc możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jeszcze raz przepraszam za moje kichanie. No i tutaj dalej tramwaje wszystkie będą się zatrzymać pod wiaduktami z wygodnym dojściem do przystanku kolejowego. No i dalej na razie będą jechać prosto. W przyszłości, jeżeli się nie uda tramwaj na Dolanach, będą skręcać tędy w lewo, nawet w kierunku Warszawy Zachodniej. Ale o tym, jak tutaj tramwaje mogłyby jechać w kierunku Warszawy Zachodniej, za chwilę, bo zetknijmy sobie, jak wygląda budowa samego torowiska tramwajowego na środku ronda. Rondo Wolnego Tybetu tutaj w tym miejscu się znajduje, ma taką część tramwajową. Tutaj specjalnie podczas budowy Prymasa Tysiąclecia zostały pozostawione tak ustawione wszelkiego rodzaju słupy od podtrzymywania wiaduktów, aby na spokojnie można było tutaj zrealizować budowę tramwaju i torowiska tramwajowego. Również z uwzględnieniem rozjazdów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Więc są tak tutaj to jest wszystko poustawione, aby to nie było, aby ta część infrastruktury uniemożliwiała tą budowę. Jak widzimy, sama płyta dolna betonowa mniej więcej jeszcze nie jest wylana, ale niedługo pewnie się to pojawi. I mogę wam powiedzieć już w tym momencie, że niedługo, w najbliższym okresie czasu, jest planowane oczywiście, żeby przebudować całkowicie tą infrastrukturę na samym rondzie. Będą oczywiście objazdy, tak żeby pojazdy mogły się tam przemieszczać, ale jak duże i jak to będzie wyglądać, tego wam nie powiem, bo jeszcze takich informacji od tramwajów nie dostępne, natomiast możecie już w tym momencie was informuję, że to jest dosyć niedługi okres czasu, jeżeli chodzi o zmiany na placu budowy, to jest najbliższa inwestycja i najbliższa część, która będzie właśnie realizacji. Na pewno ulica Bema wtedy już będzie przejezdna. A tutaj też mogliście zobaczyć, że po prawej stronie właśnie się rozjeżdżają całe wiadukty w kierunku Warszawy Zachodniej. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze sobie zetkniemy z górnej perspektywy, byście mogli zobaczyć. A tutaj zwróćcie uwagę, jak blisko infrastruktura kolejowa i tramwajowa jest obok siebie. Zwróćcie uwagę, że wiadukty się rozjeżdżają. Do góry w przyszłości może pojechać tramwaj na Warszawę Zachodnią, właściwie do Warszawy Zachodniej, zjeżdżając dalej pomiędzy jezdniami Prymasa Tysiąclecia, ale na razie to jest analizowane i to jest najmniej lubiany wariant przez tramwaje, bo w ten sposób nie jest zabierany ruch pasażerów z Odolan, a jest ich tam całkiem dużo, choć jeden byłby tylko i wyłącznie tam przystanek na razie, a w przyszłości cała pętla tramwajowa i więcej infrastruktury, to jest planowane, aby ten tramwaj pojechał bezpośrednio przez Odolany, przez obok ulicy Ordona. A tutaj na razie możemy zobaczyć i cieszyć się przystankiem tramwajowym Ordona, właśnie w tymże i oto miejscu. A,
cieszyć to dużo powiedziane. Autobusy tylko łącznie się zatrzymują tutaj, tramwaje jeszcze nie i tutaj całe skrzyżowanie też dosyć mocno zostało zamknięte. Przejazd przez ulicę Ordona w tym miejscu, znaczy na wysokości ulicy Ordona przez Kasprzaka jest aktualnie niemożliwy. To jest oczywiście minus, jak i również to, że jezdnia ulicy Kasprzaka w kierunku granicy miasta i w kierunku Bemowa została też całkowicie zamknięta i przejazd tędy odbywa się, jak widzicie, zjeżdżając w prawo w kierunku ulicy Wolskiej. Znaczy patrząc teraz w lewo, natomiast jadąc samochodem skręca się w prawo. Tak samo na szczęście zmiana granicy ruchu dotyczyła drugiej jezdni, bo został pozostawiony wjazd bezpośrednio na Odolany z tej strony od Prymasa Tysiąclecia. To jest oczywiście duża zaleta, bo same Odolany są tak zrobione, że właściwie mają dwa wjazdy, takie większe. Jeden z nich to jest właśnie w tym miejscu, gdzie się oczywiście są wielkie korki rano. Teraz jest też ruch tylko łącznie w jednym kierunku, więc to dosyć mocno utrudnia ruch. No ale jest pozostawiona jakikolwiek możliwość przejazdu w tym miejscu, chociaż po jednym pasie w każdym kierunku, ale pozostawili ten ruch, więc nie jest aż tak źle. A tutaj środowisko tramwajowe jest już mniej więcej zalane betonem, mniej więcej wygląda tak jak powinno. Tam gdzie nie ma wysoko betonu, to tam będzie zielone środowisko. A tu dalej stada jezdnia Kasprzaka została całkowicie wyrżnięta, że tak to powiem. Cały asfalt został usunięty, nie ma już tutaj go, został sfrezowany i zlikwidowany, a po prawej stronie widzimy mniej więcej nowy przebieg tejże ulicy. Po prawej stronie ścieżki rowerowe, które będą się tutaj łączyć i przejeżdżać nad torowiskiem tramwajowym wzdłuż ulicy Wolskiej, właściwie pomiędzy jezdniami. Takie to są plany w tym miejscu i tutaj możemy też zobaczyć te całe wiadukty, które się tutaj mniej więcej znajdują. Wiadukty są dwa. Jeden dla trzech pasów dla samochodów i drugi dla przejazdu dla rowerzystów i pieszych. Oczywiście każda z tych części będzie osobna. A tutaj dalej samochody już nie pojadą dołem. Samochody jeździły i najeździły się przejeżdżając dołem przez ten cały węzeł komunikacyjny. Teraz tramwaje będą jeździć tutaj na minus jeden i właśnie w tym miejscu będzie druga pochylnia, nie pomiędzy, znaczy też pomiędzy jezdniami, ale z dużą większą ilością miejsca będzie to zrealizowane niż to, co się znajduje pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej. Pomiędzy jezdniami ulicy Kasprzaka będą też tramwaje zjeżdżać na dół i teraz to bardzo ładnie i bardzo mocno jest widoczne. Jak zobaczycie po prawej stronie, no mapka teraz tam się pojawiła, no ale chodzi mi o to, że tam po prostu to zostało całkowicie teraz zamknięte i tramwaje tamtędy będą zjeżdżać. Na ulicy Wolskiej jest budowane nowe torowisko tramwajowe pomiędzy jezdniami, natomiast stare, które się znajduje po stronie północnej, będzie zlikwidowane. I tutaj całkowicie nie będą tramwaje jeździć tak jak teraz jadą, tylko właśnie będą jeździć tą częścią środkową. Kiedy jest planowane zamknięcie tego odcinka tramwajowego? Mniej więcej w drugiej połowie wakacji. Więc jeszcze możemy się nacieszyć tramwajami, ale jak już zamkną te torowiska tramwajowe, to obawiam się, że na dłużej, bo samo przełączenie tych tramwajów, żeby jeździł już faktycznie nowym odcinkiem nawet ulicy Wolskiej na minus 1, będzie czasochłonne, bo tu nie tylko łącznie trzeba przepiąć samą sieć tramwajową, ale również wybudować nowe torowisko łączące się z całą infrastrukturą, no i oczywiście wybudowanie nowych całkowicie przystanków tramwajowych na minus 1. Czy im się to uda wszystko zdobić, skromnie powiedziawszy, mniej więcej 2 miesiące, za jakieś 3-4 miesiące do końca wakacji, nie wiem. Obawiam się, że może być problematyczne do zrobienia, ale oczywiście na nich liczymy, żeby im się udało. Natomiast na spokojnie widzimy, że tramwaje na razie sobie funkcjonują, tutaj jeżdżą jak potrzebują, a już w przyszłości właśnie tutaj na minus 1 będą mogły funkcjonować. Też co się zmieniło tutaj na budowę, o czym nie powiedziałem przed chwilą, to nad tym całym obiektem, który się znajduje, znaczy w obiekcie pomiędzy jezdniami w ulicy Wolskiej jest betonowana część tramwajowa, torowisko, a na górze są zamontowane już barierki i wylany asfalt na nowej ulicy Kasprzaka na wiadukcie. A tutaj jeszcze widzimy stare jezdnie po frezowaniu. Nawet całkowicie już jezdnia została stąd zlikwidowana, ale jeszcze jakieś szczątki są. Tutaj zostanie to całkowicie usunięte i będą dwa tory tramwajowe, aby na spokojnie tramwaje mogły tutaj funkcjonować i jeździć w jednym i w drugim kierunku na dole, bezkolizyjnie, tak aby po prostu tramwaje mogły jechać szybciej. Przynajmniej wedle założeń, no po prostu nie mieć takiej dużej ilości sygnalizacji świetlnej w tymże miejscu. A tu będzie przystanek tramwajowy. Na minus jeden przystanek tramwajowy będzie dość ciekawy, bo będzie mieć zarówno windy, jak i pochylnie na dolną część, więc będzie można właściwie korzystać
z niego wedle uznania i wedle potrzeby. I będzie przejście podziemne, które wcześniej było, tylko teraz zostało całkowicie przebudowane, tak aby spełniało aktualne standardy i trochę w innej z geometrii. W podobnym miejscu, ale w innej geometrii. Z drugiej strony już widzimy windę, szyb windowy, pochylnie i schody. Po drugiej stronie będzie to mniej więcej podobnie wyglądać. Będzie też pochylnia, będzie też, będą też schody i będzie też tylko, będzie też winda. Łącznie będą dwie nowe windy, z tego co widzę na wizualizacjach. Więc dosyć to ciekawie, będzie tutaj zlokalizowane. I stara kładka, która aktualnie się znajduje nad ulicą Kasprzaka, właściwie nad już czasem budowy, bo Kasprzaka została tam wyburzona, pozostanie i będą z niej zejścia na przystanki tramwajowe i przystanki autobusowe. No i tak cała ta inwestycja w tym miejscu powstaje. Bym powiedział, że całkiem dobrze to wygląda i całkiem widoczna jest trasa budowy. Oczywiście po tym, jak została zamknięta ta jezdnia Kasprzaka, widać to jeszcze mocniej, bo po prostu jakaś część budowy zniknęła, znaczy jakaś część przejazdowa zniknęła, a dużo się pozmieniało na samych przejazdach tutaj na górze, jak możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o jezdnię. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tu jeszcze po prawej stronie możecie zobaczyć, jak się będzie kończyć cała inwestycja. Będzie jeszcze oczywiście jedna dodatkowa jezdnia wjeżdżająca z ulicy Wolskiej dla samochodów. No i tramwaje będą tutaj kończyć swoją przebudowę przy przystanku tramwajowym Sowińskiego. A dalej już inwestycja nie postępuje. Więc pętla, cmentarz wolski, który tutaj się znajduje dalej dla tramwajów i autobusów, na spokojnie pozostanie i nie ma planów na jej likwidację w najbliższym czasie. Wbrew komentarzom, które co jakiś czas widzę pod tymi filmami. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!